Witajcie moi mili, dzisiaj mamy środę, co oznacza, że do godziny 16 mam czas wolny i właśnie z tej okazji chciałabym wam trochę pokazać, jak organizuję sobie czas, kiedy nie pracuję, no i takie tam. Zapraszam. Jeszcze śpię. Trzeba to zmienić. A więc ja należę do grona osób, które bardzo celebrują poranki. No i właśnie każdego dnia muszę mieć trochę więcej czasu rano, żeby móc spokojnie usiąść i napić się kawy. Moi, słuchajcie, w liceum wstawałam specjalnie o 5 rano, żeby mieć sporo czasu zapasu, żeby na koniec móc przeznaczyć takie 30 minut na po prostu siedzenie, picie kawy, no i nie wiem tam, scrollowanie Instagrama czy cokolwiek. No więc to jest dla mnie bardzo ważny element dnia, w taki sposób się psychicznie przygotowuję na spotkanie z ludźmi i stawianie czoła wszystkim moim zadaniom. A więc pozwólcie, że teraz na chwilę ucieknę i poświęcę czas mojej kawie. Do zobaczenia! Zaczynamy od prawdopodobnie najfajniejszego sklepu w Stanach Zjednoczonych. Jest to zdecydowanie mój ulubiony sklep, nazywa się Michaels i jest to sklep z artykułami po prostu plastycznymi, takimi do robótki ręcznej, po prostu jest to dosłownie wszystko. Jeżeli prowadzicie te takie własnoręczne kalendarze, które ostatniego czasu są bardzo popularne, tutaj macie po prostu raj. Milion rodzajów pieczątek, naklejek, markerów. Jest tutaj przynajmniej 5 alejek z akcesoriami do robienia bullet journal. Ja przyjechałam kupić parę właśnie rzeczy do dekorowania kilku moich zeszytów, zaraz wam powiem, do czego one mi służą, a ja po prostu mam również obsesję na punkcie prowadzenia takich rzeczy i jak widzę to wszystko, to mam ochotę wydać tutaj moją całą wypłatę. Moje oczy się świecą, jak widzę to wszystko, proszę zabierzcie mnie stąd. Zostałam zupełnie pochłonięta i tym sposobem jestem już spóźniona na spotkanie. Zdecydowanie powinnam ograniczyć chodzenie do tego sklepu, bo za każdym razem jak tam idę, to tylko siedzę godzinami i wymyślam powody, dlaczego powinnam założyć kolejny zeszyt i co jeszcze potrzebuję i co będę tam pisać i jak będę to ozdabiać. No i po prostu bez sensu wydaję pieniądze. Tego nie róbcie. To dołączam do filmiku o wydatkach. Pół godziny spóźnienia. Sylwia w swoim wolnym czasie, tutaj dzięki temu, że przyjechała do Stanów, jest w stanie rozwijać swoją pasję, która jeszcze nie jest tak popularna w Stanach. I Sylwia, powiedz, co to jest? Roller derby. I jesteś w stanie to pogodzić jakby ze swoją pracą, z całym stylem życia au pair? Tak, bo treningi odbywają się wieczorami, więc w żaden sposób to nie wpływa na mój plan dnia. Okej, a robisz coś jeszcze oprócz tego? Uczę się angielskiego. Cały czas. No, tutaj są super biblioteki, macie darmowe zajęcia różnych języków i różne inne rzeczy, które są totalnie za free i właśnie na przykład Sylwia to robi. Polecamy. Wyjechałam na program au pair zaraz po liceum i głównie dlatego, że w ogóle nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Nie chciałam iść na studia, nie chciałam jeszcze iść do pracy, chciałam zrobić coś innego w swoim życiu, w jakiś sposób przeżyć ten czas, tak żeby później nie żałować, że zmarnowałam piękne lata swojego życia. A więc przyjechałam na program au pair i obiecałam sobie, że wycisnę z niego jak najwięcej. No i ten czas wolny jest niezwykle ważny w tym wszystkim, no bo umówmy się, praca to nie jest główny powód, dla którego tu przyjechałyśmy, pomimo tego, że zajmuje ona większość naszego czasu. No i właśnie ja sobie postanowiłam, zrobię wszystko, czego nie odważyłabym się zrobić w Polsce. Zajęło mi to trochę czasu, bo dopiero po mniej więcej 6 miesiącach odważyłam się zacząć robić coś, czego bałam się robić wcześniej. No i co mam na myśli? Mam na myśli nagrywanie filmików, Marzyłam o tym od wielu, wielu lat, żeby zacząć nagrywać, żeby prowadzić swój własny kanał, no ale myślałam sobie, ale co pomyślą moi znajomi, no ale przecież ja nie mam ciekawego życia, no ale to, ale tamto, zajmij się czymś poważnym, nie wymyślaj. Oprócz tego zakochałam się bezpowrotnie, całym moim sercem w Kubie. Ten kraj po prostu jest moim krajem od 2 miesięcy. W ciągu 2 miesięcy byłam tam 2 razy. No i jak to jest możliwe, że ja nie znam języka, tak kochając ten kraj? No więc postanowiłam to zmienić. Po prostu kupiłam książki i zaczęłam się uczyć. No i od tygodnia moja koleżanka z Chile udziela mi lekcji. No więc moja rada jest taka: nie traktujcie wolnego czasu jako czas na tylko i wyłącznie relaks i czekanie od pracy do pracy, bo jest to marnotrawienie czasu. A więc zróbcie wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłyście, odważcie się i zawojujcie ten rok. Oh, hey! You are on my vlog. Okej, już mamy prawie 16, więc ja zmykam do pracy. Jeżeli chcecie potowarzyszyć mi do końca dnia, to zostańcie do końca filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Where are we going, Annie? We're going to dance and I'm going to be the coolest one there. So come, the coolest one, let's go. Okay, but I also drive cars, so I gotta park my car. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, so let's go. Are we home already? Yep. Thank you for a ride. You're welcome. What about me? Thank you. It was very nice of you. Bye.